Cześć, witamy was wszystkich. Jesteśmy w odcinku specjalnym z mapki Hellmaze. Jest ze mną Myszu i Miras. Cześć, witam wszystkim. No, to tak trochę pokrótce o zasadach. Nie możemy stawiać ani niszczyć żadnych bloków. Potrzebujemy... Co jest? Jakieś itemki. Itemki jakieś. Bawmy się dobrze. Są pewne jakieś checkpointy, które nas czekają. Czyli pewnie łóżka. Tak, pewnie łóżka. Exp oczywiście, które możemy zdobyć z tych potworków, które spotkamy. No i jakieś diamenty, które też możemy znaleźć. Ja sobie przyciszę dźwięk gry, bo mnie ten dźwięk ognia zaraz normalnie... Spoko. No i tu jest dłuższa i krótsza droga. Którą wybieramy, chłopaki? Męska decyzja w takim razie. No to każdy niech pójdzie swoją drogą chyba, nie? Aha, no dobra, to ja w takim razie pójdę dłuższą. No to... Ja idę krótką. No to ja też krótką. No dobra, dzięki. W takim razie się pierwszy. O, już jakaś ścina mi złapała, ale to pewnie przez to, że dopiero zaczynam. No dobra, w takim razie. Jeszcze szkoda, że nie mamy perspektywy z góry, wiecie? Tak, przydałby się ktoś, żeby nas od góry kamerował. No, to by było coś. Ale dobra, może nie zginiemy tak szybko, jakby przypuszczam. Wow. Oh fuck. Padłem do ognia. No, już się wykąpał. Section 1, ja coś znalazłem. Section 1. To już... O, checkpointy naprawdę działają. Wow, też wpadłem. Wow. Aleś... ściema. Trzeba uważać, jak się chodzi. To trzeba po tych chodzić. Jaka ściema, jakie brutalne. Po czym chodzić trzeba? To trzeba po tych kratkach chodzić, bo one gdzieniegdzie mają dziury. Trzeba patrzeć pod nogi, krótko mówiąc. No tak, ale jak się wpadnie pomiędzy cztery te, to jest właśnie taka dziura. No. Ja pierwsza właśnie, no ja tutaj dotarłem. No właśnie o to chodzi, żeby że w tych korytarzach szerszych niż jeden na X, no, to tak jest niebezpieczne. Oh fuck! Okay. No. Spokojnie. Chcę wam nic mówić, ale ten labirynt jest naprawdę ogromny. No na pewno. O dobra, Miras tu jest, to ja idę stąd. Gdzie, no, gdzie mnie pod nogi włazi? No spokojnie, boj. Ja idę stąd, tu. Ja idę tu. Boże. A skrzynia, to jak ją otworzyć? Tak, to pierwszy do wyjścia, tak? Pickaxe, please. Dobra, może tędy. Jakiejś nowej fobii się nabawię. Fobia przeciw... Zobacz to, Myszu, mam coś takiego. Ale ja ci mówię, że ten kamień nam będzie się śnił po nocach. O, a tu coś jest. Co to jest? Pickaxe, please. Super, tak, mamy skrzynię. Mamy skrzynię, ale nie mamy pickaxa. A co jest w niej? Nie wiem, slimy mi tu napierdzielają. No, strasznie. Fapują strasznie z boczuchy. O, tu jest ślepa uliczka. Oh fuck, nie, tu nie wejdę. Nie, no way. Dobra, tędy? Nie, tędy. Boże, jak się zapięciłem. Ja się przytulam do ścian teraz. A ja idę na... Tak samo właśnie, chodzę, żeby nie wpaść. Ja nie wpadłem, więc jest... No i stajmy nad nami. Jestem w tej komfortowej sytuacji, ale się kręcę pewnie w kółko. Ja mogę się założyć, że jestem gdzieś koło wyjścia. Bez kitu. Do wyjścia doszedłem. No, czułem, że tak będzie. Dojdziemy do wyjścia bez tego. Bez zdobycia czegokolwiek. No, o oh, fuck. Też tak może. O, chwila. Ja tam widzę skrzynię. Pod A wasze niki gdzieś tam na boku. Kurde, będziemy... Nie, to będzie świetna seria, naprawdę. Tak. Tekstura tej ściany będzie, wow. To nie będzie jeden odcinek, to będzie seria. No to będzie seria, właśnie. O, mam skrzynię. Ja w niej Bottle of Enchanting. O. Hey everyone, it was... Anoy here. To chyba Nick. Tu nie będę biegał, nie mam mowy. Nie będę biegał w grę. Mam Bottle of Enchanting, no, ale nie wiem po co. Też będę miał skrzynię. To ja zmienię napis na tej, na tabliczce, że ja tu byłem, żeby było wiadomo. Spoko. Rudę diamentów mam. Jest, section 1, okej. Okay. Jestem gdzieś koło was chyba w takim układzie. Jeden diament. Wow. O, jest, faktycznie jest skrzynka, ale nie można niszczyć, tak? Nie. No tak, trzeba mieć pickaxa, faktycznie. Noc nadchodzi. Czemu ja mam głupie wrażenie, że potwory się będą respić na murach tego labiryntu i spadać nam tutaj na głowy? No jak slimy właśnie chodzą. No właśnie. Będzie niewesoło. Ciągle chodzi nade mną, o, tylko nie umie wejść, bo jest za wąskie. Jakąś zwiechę złapałem. Mam section 2.
Czekaj, idę do ciebie, myszu. Za twoim nikiem jakoś tak będę... A ja się kręcę w kółko i nie wiem, jak wyjść. I znowu jestem przy ślepej. No, to, o, myszu, widzę cię. Przez ścianę prawie. No, myślałem, że cię złapię, ale gdzieś polazłeś. No, właśnie muszę jakoś tak, tak mnie prowadzi ten korytarz. Dobra, to jest ślepa uliczka. Nie idę tak, nie mam mowy. Tu coś dużego się pali za ścianą. What the fuck? To pewnie slime. Co tu jest? Whatever. Nie chcę wiedzieć. No skaczę, patrzę, nikogo tu nie ma, tylko Niki. Dobra, chwila. Może spotkajmy się w jednym miejscu, co? Niech do niego dojść. Section 1 na przykład, jest najbliżej chyba tego. Ale w jakim celu? Co, gay party, czy co? Nie, ustalimy może jakąś trasę, bo tak naprawdę każdy leci w innym kierunku i nie wiemy gdzie. No to jest najlepsza taktyka, najwięcej znajdziemy. No, czyli metoda prób i błędów, tak? Tak. Okay. Mira sprawie. No ja. O, slime, cześć. Fuck you. No dobra. Fuck you too. O, Mira. Gdzie ty jesteś? No, dotarłem do muru znowu. Jest w murze. Wymurowało cię. No i znowu, nie no, przy wejściu? God. To w ogóle taki... Albo taka zmyła. ...lokalny sposób na przejrzenie trochę tego labiryntu. Tak. Te 5 trochę więcej widać. A, faktycznie. A to jest legalne, bo to jest część gry. Ja nie czytuję. Ej, ale faktycznie jest na to jakiś patent. Dobra, nie no, jak mamy się gubić, to się gubimy. Tak, to całą zabawę zepsuje. Zostajmy i jest gorzej. Ja się ubijam od murów, już nie wiem gdzie jestem, już nie wyjdę stąd za cholerę. Klaustrofobia opęta was wszystkich. Lezę jakimś korytarzem już z dobre 3 minuty i masakra. O, slime. O, Miras, cześć. Mam slime bola. Mam 1,5 poziomu. Aha, ja mam tak malutko. God, idę cały czas jednym korytarzem. Dobra, tu jest... Nie wiem jak ty dotarłeś do mnie chudy, ale radziłbym się wrócić, bo chyba nic tam nie... Tam jest ciemno, się połiszka, boże. Naprawdę, kręcę się w kółko, ciągle chodzę w tym samym miejscu, nie wiem jak z tego... Nie wiem, ja nie wiem do ciebie dotarłem, ale spoko, no, zawsze to coś. Chyba inną drogą w ogóle poszedłem teraz. Tak coś czuję, albo i nie. Albo... Aha, oh fuck, co to jest? Wow, bym padł teraz. No chyba jestem w jakimś innym miejscu, totalnie innym. God, ja nie wiem gdzie jestem. Ja już się tak zakręciłem, że masakra. Słoik z dżemem. Dżem. No, żeby tylko. Yummy. Chyba pójdziemy w prawo. Jeszcze wybieram prawo, jak zauważyliście, nie wiem czemu. I zaraz będę się kręcił w kółko, no tak, znowu w prawo. Tak, zasada z Grimrocka, idź zawsze w prawo. No. O. Damn it. Okay. Coś się zmieniło, o! Tak, coś się... God, tu wszystko wygląda tak samo! No właśnie, to jest problem. No, ściany też. Ściany tylko tutaj są. Łaj, znowu! Aha. Son of a bitch! Super! A slimy mnie gonią. Kolejna skrzynka, kurde, nie mam pickaxe. Get the fuck out! Mhm. O. Ja będę cheatował i przeekspię sobie na slime'ach. Dobry patent. Nie, no, dobra, tak. Nie będę. Idę the longer way. Okej. Okay. Ła! Też fajnie się podobałem. Pięknie. O, kurde. Spodziewałem. O. Good work. Tankować. No, co za? Co to miało być? No dużo ich tu jest. Spadaj. No co jest? Longer way. Tam nie ma chyba nic, wiesz? Tutaj dłuższy drogi. Ja bynajmniej nic nie znalazłem. Jak żadnego normalnego wyjścia stamtąd. Wiesz co? Szczerze ci coś powiedzieć? No. One się łączą. Aha, no to spoko. Nie wiem jak, ale... No ja też nie wiem jak, ale dotarłem przed chwilą do miejsca, w którym byłem idąc... shorter way'em. No to fajnie. Więc to jest tylko taka ściema. Tak czuję. Przez to podejrzewam, że przez to ciapanie tych slime'ów popapranych strasznie klatki gubię na zakrętach. Być może.
Kurde, teraz patrzę pod nogi jakoś jak odruchowo i jeszcze bardziej się motam, bo... Znaczy w korytarzach jeden na jeden nie musisz, ale jak masz gdzieś już taki szerszy korytarz, to tam już bym się łapał ściany. Okej. O, mam was. No, ja cię wyzerzę. A ten skąd Diamonda już wyłapał? Na skrzyni był. Aha. Dobry. Kurde, nie przeskoczę go. A, tutaj, dobra. Idziemy dalej. O, jaka długa prosta. Ktoś kolację będzie miał. O, no ja. A, jest. Sorry, że to tak zgrać, ale no, nic nie poradzę. Ja, spoko. Tylko teraz gdzie... A, tu w lewo może spróbuję. O, miras. O, strzynka. Ała. Oho, fajnie, dobrze. Najmon dała, faj. Rzuciłeś? Spadłem. Aha, nie zdążyłeś rzucić? No, nie zdążyłem. Hej. Zdążyłem zmienić na niego, ale już nie zdążyłem. Shit, znowu ten długi korytarz. Znowu mam Bottle of Enchanting i zużyty Wooden Pickaxe. Ten długi korytarz, wiem, że on gdzieś tutaj... Meszu, popatrz się w stronę, gdzie zaczynaliśmy. Już. Do góry. Widzisz mnie? Zaraz. O, ciema. Ty blisko jesteśmy. Tak mnie zespawnowało. Widzę chudego. O, widzę cię, no. Jaki lol. Dobra, teraz stąd wyjść tak, żeby nie spaść. Dobra, jadę. Bo mam tego pikaksa, to jeszcze teraz musiałbym dotrzeć do wyjścia. I do tej skrzynki tam, co żeśmy z Mirasem znaleźli. No spoko. Tylko uważaj, tam jest chyba jedna wielka dziura. No ja chyba cię zaraz tutaj znajdę. Zaraz, jeszcze jeden zakręt nie ten. Fuck, zgrubię. Nie, to jest ślepa uliczka, gdzie ja lezę. No nie, to nie tu. God. Okay. Tu? Nie tu. Tu? Ja chyba idę gdzieś. No, cześć. No. Blisko. Za ścianą. O nie. No fuck. Nie ta ściana. Znaczy nie ta ściana. Nie ta ściana. O, dobra, jestem w section 2. O, progres. No ja już tu byłem. Teraz muszę wrócić. Spoko. No, tutaj tu byłem. O Boże, kręcę się w kółko, jak nie wiem. Jak gówno w przerębli. No, coś tam dostanie. No, tu jest ślepa. Ślepa uliczka, koniec gry. O, pamiętam to skądś. Czekaj, Hugo! Hugo, pamiętam. To jest zawsze dziwiłem się, dlaczego ci ludzie mają taki słaby refleks w tych telefonach. Że to jest tak proste. No, jak ktoś grał, kurde, na telefonie tarczowym, to zanim wykręcił trójkę. No właśnie. Zanim sygnał doszedł, opóźnienie jest. Teraz to by się zadźgał, gdybym miał dotykowym grać. Czaisz w Crysisa grać telefonem? O matko. Ej. Tu było tu i tu. Yeah, no. Mam cię. Siema. Po pół godziny się znalazłem. Yeah. Dobra, teraz trzeba wrócić do wyjścia. Wrócić to chyba tam. Gdzie? No tam jest wyjście. No ja stamtąd przyszedłem. Aha, to czemu chcesz wracać? No bo mam pikaksa, tam była miejscówka, gdzie trzeba było pikaksem rozbić chyba stal, żeby się dostać do skrzyni. Aha. Coś takiego. No, to tak, kraty te w ogóle w skrzyni. No, coś takiego. God. O matko. Może ten? Jest na pierwszej sekcji, tam gdzie jest ten. Właśnie to miejsce do odkopania. A, to mi raz tam jest. O, czyli... Nie widzę waszych ników nawet. A ja widzę jego, tam jest. Wow! Oj, co? Puknąłem w ścianę. Myślałem, że ten, że już wpadłem do lawy i już chciałem się drzeć, żebyś łapał mój kilo. No to jest ten, to jest drewniany kilof i to mocno zużyty, także podejrzewam, że on wystarczy idealnie na rozbicie tych krat. Aha, no zacznijmy od tych, na której jest... On tam jest, więc trzeba się kroć. No najlepiej to jak ja będę szedł przed tobą i ewentualnie jak ja wpadnę, to nic się nie stanie. No chyba, że ty nie wpadniesz, a ja wpadnę. Jaki jeleń.
Znaczy małe, no, nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Małe prawdopodobieństwo. Weź, żebyś się zdziwił. O, znowu Freeza mam. Dobra, jest. Okej, okay, chodź. Ja was nawet nie widzę, nie wiem, jesteś. Cześć, stój, stój, stój. Zajdziemy cię zaraz od dupy strony pewnie. Okej, okay, o jest, jesteśmy przy wyjściu. Dobra, to teraz trzeba na shorter way i teraz na o, widzę. Mirasa się kierować. Tutaj. Tam jest ślepowiczka. Ja tam nie przejdziesz, no. Tu jest, aha, tutaj. Ale ty fapery ciapią, masakra. Tam. Dobra, uważaj, teraz tak, uważaj. Idę tak przy ścianie. No ja też. Dobra. Miras, Miras. O, tu jesteś, siema. Zaskakuje sobie ją. No dobra, a gdzie była ta miejscówka, gdzie żeśmy musieli ten... Dobra, dobra, uwaga, bo gdzie wpaść. Tutaj, tędy. Idzie. Dobra, idę, idę, idę. Idziesz? Idę, idę. Idę. Już mam kilofa w pogotowiu. Dobra, tu. O, shit, 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 bym wleciał. Uwaga, panowie, będę pukał. Puku, puku. No byle nie se puku. O, mam płot. I cyk, dobra. Co w środku? Jej, diamond. O, to jest punkt chyba, tak? Chyba tak. Ale nawet dobra. Jeszcze jest sprawny ten kill-off, także... Dobra, w takim razie lecimy dalej. Mhm. Myślałem drugi patent, żeby pamiętać trasę. Ale jak? To jest trochę czasochłonne. Też kartkę w kratkę. Sobie rysować labirynt. O nie. To jak ze starych gier RPG-owych, kurwa. Dungeons and Dragons i tak dalej. Niszczyć nie można, można stawiać? Nie, nie można, bo kłaść ani ten, ani niszczyć, więc to jest właśnie ten ból. Ale ja, to, ja te, tej zasady nie stosuję do tabliczek, żebyśmy się nie mylili z kuframi. Okay, jak to jak podchodzę do jakiegoś kufra, to tam zawsze gdzieś w pobliżu jest tabliczka, to ją zbijam i podpisuję, że już brałem. Mhm. To co bierzemy, pisałem tutaj, że już byliśmy w pierwszej sekcji? Nie, no to chyba zapamiętamy, że w sekcji pierwszej. Mi, że mamy inny problem. Jaki? Głód. Co? Głód. A, głód. No tak, w sumie to jeśli ktoś będzie głodował, to do lawy się właduje. No właśnie. No. I po prostu będziemy się, wiesz, szukać. W miarę blisko siebie chodzić, żeby no, oddać temy jakby. Coś. Właśnie, właśnie. No i miały być jakieś checkpointy. No, o właśnie, łóżka, trzeba coś znaleźć, bo tutaj wątpię, żeby to było na takiej lawie łóżko stało. No, ale na razie musimy się przebić, ślepa! Ale... No, tutaj za mną, jeśli... Idę, 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 znaczy... Tu, nie, 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 tu. Dobra, dobra, tu. No idź. Tyrym, 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 tyrym. Ale zajebisty ten skin twój. Dzięki. O, jest. Co, łóżko? Myszu by tu był, o. Czyli jesteśmy na dobrej drodze, bo tu już byłeś. O, jest, section 2. No to tu też byłem. Wow, dobra, jakie teraz... Wszystko? Jakie teraz mnie lagozaury dopadły. Aha. Nie wiem, czy to mapa się... Techniczne zdjęcie chcesz? Nie wiem. Wiesz co, może mapa się doczytuje. Albo sobie zmienię render distance. To okay. Zawsze pomaga. Zmienię sobie jeszcze... O, na shorta. Całkiem na shorta. Okej. Okay. Prawo, lewo. Twoje. Jak uważasz? To może lewo? Skoro to ty tutaj ryzykujesz życiem, to ty decyduj. Dobra, to lewo chodź. W sumie tutaj, wiesz co, właśnie się skapnąłem, że tutaj render distance nie ma znaczenia, bo i tak wszędzie są ściany. Mogę sobie ustawić na mikro, kurde, i tak tyle samo będę widział, ile widzę. O, to racja. Miras, jak tam sobie radzisz, znalazłeś może coś? Stoję i biję slima, bo mi bardzo przeszkadza. A, to chyba jesteśmy blisko. Wow, wow, jaki klocuch, ale poleciał. Masz. Sfistujemy go. Czyli wyście przyszli tutaj inną drogą, tak? Tak. Wow. Ja przyszedłem tu z lewej, czyli idziemy tutaj dalej. Nie wiem, czy ktoś tu był. Jaki fisting poszedł. Gdzie jesteś? A, którędy? Którędy mi raz? A, tamtędy. Ej, chudy, daj nóżkę. Dawaj, posadam się, posadam się, no na plecy. Nichu głup. Dobra, chodź, masz dwa symbole, żeby nie było. No, poszły w pizdu, dzięki. A nie, jednego złapałem, dobra. Jestem w sekcji piątej. O, aleś to co, poszedł. No. Trochę coś ominęliśmy, ale gdzie to jest, gdzie to jest? A, tu. Okej, okay. Uważaj, bo tu jest może... Okej, okay, jesteśmy. Idę, spoko. Idę powoli, idę.
Idę, ale stanowczo. Gdzie teraz? Ja idę prosto. To ja idę w prawo. To ja idę w lewo i pewnie zaraz w lewo jest. No nie, to może poczekaj chwilę, co? Jak zginiemy, to dopiero będziemy myśleć dalej. Bo jak masz ten kilo, to szkoda by go było. No i tak mam wrażenie, że zaraz się spotkamy znowu. Aha, na spawnie. Tak. No to bardzo możliwe jest. Nie, ja już obcykałem, że jak jest korytarz szerszy niż jeden na X, to trzeba zwolnić i uważać na kroki, to się nie wpadnie do lawy. Mhm. Boże, inne mam déjà vu. Dlaczego? Ciągle chodzę do korytarza. Mam Mirasa. Mówiłem, że się zaraz znajdziemy. No. Okej. Okay. I zaraz się zderzę z chudym. O, siema. Spoko, znaleźliśmy się. Teraz tutaj trzeba iść, Miras. Tam już byłem. Tak? Tam nic nie ma, na stąd właśnie przyszedłem. No to w prawo, ja też tam. No, teraz tutaj chodź. Dupa, ja zrobiłem śliczne kółeczko. O, jaki piękny abarot. O, taki... Dobra, tu jest ślepa uliczka. Fajnie. Lol. No. Ale to było straszne. Serio. Taki długi odcinek i ajaj. I wiecie, co to jest śmieszne, że do tej pory dotarliśmy do sekcji piątej chyba, tak? No, a ile jest sekcji ogólnie w tej mapie, bo tak nie wiem. Trzecia i czwarta to nie wiem, gdzie się podziały. No. Zagubiony wakcji. A się okaże, że tych sekcji jest kurde ze 100, to dopiero będziemy w dupie. Nie, ono aż takie duże to nie jest, bez przesady. To jest taki... Okay. No, on jest trudny, ale nie jest ani do przejścia. Spokojnie. God. Ale teraz to tak się zapamiętałem, że nie wiem, też. Ja idę na ślepo, ale tak... Już się tak zakręciłem, że dupa, nie wiem, gdzie jestem, gdzie byłem, co ja tu robię w ogóle. By nie było. Co ja patrzę. Ale się dosłownie do wejścia się cofnąłem, znowu chyba. Cofam się do wejścia, tak czuję. O, mam jeden, pierwszy level, wow. Dobrze, że nie cofasz się do przodu, bo wtedy to byłby... Cofam się do przodu. O, jestem w miejscu, gdzie się rozdzieliliśmy. A ja w skrzynce, że myszę tu był. No, ja jestem koło Mirasa. Trzeba się kierować cały czas w prawo. Bo jesteśmy w tym samym miejscu i nie wiem co robić. No to labirynt w końcu. Spoko, cały czas do przodu. A ja tłukę slajma. No okej. Jeżeli mamy pochodnie, zaznaczalibyśmy drogę, gdzie byliśmy. Ale dobra opcja, naprawdę, podoba mi się. No dobra, w takim razie tutaj sobie... No, zdechłbyś wreszcie. Wiecie co, albo zbierzmy się po prostu w jedno miejsce, skończymy ten odcinek na razie, może. Bo tak długie odcinki będą chyba z tego. No, ile w ogóle kiedyś stąd wyjdziemy? Chyba znalazłem skrzynkę. Chodźcie na chwilę tutaj do mnie. Czekaj, bo ja slajmy tłukę i to jest bardzo ważne dla mnie. Aha, no to jeśli to jest taka... To jest istotne dla mojej egzystencji. Okej, okay. W takim razie wyżyć na nich spokojnie. Zdychaj, szmato zielona, no. Co tak, za debil, w las do lawy, no. Teraz trzeba tam się kierować prawo. Ła, prawie drugi level mam. Kurde, nie tam. Ojej, dobra, spróbujemy. Dobra, się. Zabiłem slajmy. Myszu, widzę cię. O, widzę cię, no, też. Dobra, to tak się tu... Naginam do ciebie. Okej. Znaczy, przynajmniej staram się tak. Spoko. To kieruj się do ściany. Byleby do ściany. No. Tutaj takiej, wiesz, z mostu. No ja już się tak przytulam do ściany, że normalnie zgrzytam o nią zębami. No, czuję to, czuję. O, section 5. Wow. Ale bym się wjechał do lawy. No to życie. Cześć, myszu. No, czekaj, stój, bo tu się robi dangerous. To czy ja idę, czekaj. Weź przebieg. Jak? No patrz, no tak. Ja, no dobra, nie powiem tego. Jej. Czego my szukamy tak ogólnie, bo wyjście już tam znalazłeś w pewnym momencie, ale... Właśnie, nie jest wpierw... Teraz szukamy wyjścia, bo jest wyjście z tego labiryntu. Jesus! Dostałem SMS-a, spojrzałem się na telefon, wracam do kompa, a tu ryj chudego na cały ekran. No, mikrofonu nie połknąłem. Żebyś widział swoją minę. O, pięknie. Wow, łapię slajmole. Dobra, mam slajmole. Jeju, ej, tam nie ma wyjścia z tego labiryntu. A co jest?
Zbijemy slimy. Czekaj, respię się z góry. Nie, jak się zrespiłem w dzikim miejscu. Chwilę w miejscu, bo muszę wiedzieć, gdzie jest w ogóle początek, bo ja już nie wiem nawet w jakim kierunku idę. Ale teraz ty się zrespiłem w labiryncie w ogóle. Aha, w labiryncie, dobra. Ale czekaj, może jakoś wyjdę. Freeza złapałem. Dobra. Jestem w section... A, tu jestem przy wejściu. Okej, dobra, już wiem. Już ci mówię. Spadłem, okej. Widzę Mirasa, ale nie widzę wyjścia. No, jeśli mnie widzisz, to jestem tutaj właśnie. No, obijam się jak... Znowu zdarzymy. Ej, obaj patrz. Obijam się o ściany jak jeleń. Patrzę tak sobie mniej więcej i jaki jest rozmiar tego labiryntu. Powiem wam, że on wcale nie jest duży. 200 na 200. Tak, ale tu nie chodzi o jego, o przejście, bo z drugiej strony pewnie jak znam życie, wyjścia nie ma w ogóle. Widzi ktoś slime bole latające? Tu widzę palące, skaczące nie. I ogólnie, no. Nie, to jesteście gdzieś blisko. Jakbyście byli daleko, to byście widzieli chyba. Znaczy, no, w sumie też kwestia render distansu. Wiecie co, z drugiej strony, wyjście jest, sorry, tak. Widzę slime bole teraz u góry. Musimy znaleźć wyjście. Okay. Ale to widzisz na murze, a ja przed chwilą rzucałem do góry nimi. Aha, jeszcze nie widziałem. Jeszcze lubię, ale muszę iść wracać do labiryntu. Super. Szedłem 3 minuty, żeby się spotkać ze ścianą. Ja jestem jakby co na respawnie, więc możemy się spotkać na respawnie, jakbym tak bardzo zadać. Chyba cię widzę, bo chodzisz za ścianą. Tak biegasz sobie. Tak, biegam sobie, hasam sobie tak po polach. O, cześć Miras. Ja nie wiem, gdzie jestem. Jesteś daleko, jak widzę. No. Poniku. No chyba. No, slimy znowu będę tłukł. Die, bitches! Będę lał w grę. To biegałeś tak dookoła, chudy, tak? Tak, biegałem. Właśnie spatrzyłem, jak tam wyjście wygląda. Czyli nie ma w ogóle wyjścia? Jest wyjście. Suckers! Jest wyjście właśnie, no. To jest najgorsze, że tam jest... Po przeciwnej stronie do wejścia. A, dokładnie. Suckers! Spróbuję to jakoś znaleźć. Zaraz tu wjadę jak Mecha Death Christ i rozwalę wszystko TNT-kiem. Skończy się dzień dziecka. Tak, skończy się babci sranie. Tylko kurde, pytanie. Nie, słyszałem jak ktoś złamał sobie kości. Ktoś nie, sobie połamał kolana, ale to pewnie slime. Kogo slime nie ma kolan. No, ale coś mu się połamało. To już teraz miał. No, nie ma, bo już połamał, nie? No tak. A no pewnie. A to, że jeśli coś się złamało, to nie znaczy, że nie istnieje. No, coś w tym jest. No spierdzielać! No slajmy się na mnie uwzięły i mnie molestują. Łażą za mną jak mędy. Pozwij ich. Idź się spalić, szmato. Ja to już... Nie, ja tylko to, że wszystkie... O, myszy tu był, fajnie. Prześladujesz mnie. Wszędzie był. Myszu, prześladujesz mnie. Wszędzie byłem. Tak, ja już byłem wszędzie. Ja proponuję, mam jedną teorię na ten labirynt. Trzymać się zawsze ściany. Super, której? Siema. O, sorry. Natłukłem cię po ryju. Nie, trzymać się ściany z mostowne, jak najdłużej. To jest chyba jedyna taktyka, żeby stąd wyjść. Nie wiem. Ale to mogę się oczywiście też mylić, no. No, dawaj ten exp, dziadu. No ja ich tu tłukę i tłukę, one nieśmiertelności się nawpierdalały chyba. No właśnie. Znowu jestem w tym samym miejscu, to jest niemożliwe. Poszedłem już specjalnie w innym kierunku i znowu jestem w tym samym. Widzisz, to jest chore. No, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nie? No, spoko. To akurat wszystkie do wyjścia, tylko nie tego, które trzeba. No. Spierdalaj. Teraz a, tu się jest prawej. Jeden. Cymbał. Zobaczymy, co się stanie. Jak co? Trzymam się ciągle prawej. Ja, jak nam się tak naprawdę będzie skrajnie już nie udawało, to jedna osoba pójdzie od wyjścia i spróbuje dojść do wejścia. Tak, i to też się nie uda. I to też się będzie nie uda, ale spróbujemy, no. A ja zaraz zdechnę z głodu. A później spragniemy. Chudy, chodź tu, przekażę ci itemki. Chodź. Nie umrzesz z głodu, bo do pół serduszka dojdzie. No ja wiem, no, ale to później jakiś slime mi skoczy na łeb i zdechnę niepotrzebnie. Dobra, to daj. Tylko jak ci to rzucić, żeby nie spadło? Czekaj, będę rzucał w dół. O, łap. Okej. I jeszcze... Co? Czekaj, muszę trafić. Łap. Okej, mam. I kill off. O, kill off też jest potrzebny. Okej.
Łap. Okej. Okay. Dobra, mam. Dobra, ja się mogę zabić. Tylko nie mam gdzie. A weź sobie wykop dziurkę. Albo do slime'a leć. No, chodź tu. No, chodź. Ale za małe są, nie robią mi krzywdy. Aha. To czekaj, to może ja cię załatwię. Możesz, no dawaj. Fatality. Okay. O, też się zrespiłem się na murze labiryntu. O, spoko, to tam się rozejrzyj może, coś tam powiesz. No, przebiegnę się i zobaczę, czy... Łaj, chuj, spadłem. Spoko. To może teraz coś się ze mną spotka, bo ja mam wszystkie itemy, a nie chciałbym ich nosić. Zbyt duża odpowiedzialność. Tak, zbyt duża odpowiedzialność, ale tutaj sobie biegał, tak wiesz, żwawo i trochę mi szkoda. Ja ciągle idę prawo. Ja Mirasa właśnie minąłem. No to ja byłem niedaleko Mirasa w sumie, to możesz... Aha. Tylko, że ja go minąłem w drugą stronę. A, i ty na murze jeszcze pewnie. Nie, zjebałem się z muru. Z muru. Aha, spoko. Takie są moje zdolności parkurowe, nie wyhamowałem. A, spoko. Ciekawe, o, wiecie co, ja wrzucę to wszystko do skrzynki, że... Dobra, już cię mam chyba, bo słyszałem skrzynkę. No, słyszałem, że ją otwierasz. No ja też. No to tutaj wrzucam wszystkie tylko rzeczy, tylko że przed chwilą się zbliżałem, a teraz się oddalam. A co tam było przy tej skrzynce napisane? Nie no, myślę, że tu był. No dobra, ale tylko tyle? Tu. Tak, bo ja jedną podpisałem, myszu tu był, a jedną chyba myszu tu też był. No to tu też był, no. No to jest istotna różnica w tym przypadku. Okej, okay, dobra, takim... Aha, o i patrz! Wróciłem do skrzynki i zginąłem w lawie. Jaki fartuch. No. Gratuluję. Jednak przez nas zaszł ubezpieczony. Dziękuję bardzo. Uwaga, mówił. No, Adam to mało. Co, skończymy tego parta? Tak, tak. Tylko chodźcie, spotkamy się na spawnie może. No dobra, tylko... Oj, zombie. Tylko jakoś się trzeba zabić, a jak trzeba, to nie jest takie proste. Nie no, spoko. No ja już o tym razem jestem. Także wystarczy, że ty tam się przy... O, Mirasa zabiło. No zabiłeś Mirasa, ty dziadzie. Bydlaku, chamie. I bydlaku. Gińże. Umieraj, szybko, no dziękuję. Utapłonie połamany. No i umarł szybko, no. Słucha się, widzisz, grzecznie. Gdzie tu się zabić idzie, no? No nie wiem, wykop sobie dołek. Gdzie ty mi raz jesteś? Nie chcę wykopywać, bo później nie, go nie zakopię. Nad tym labiryntem i sobie oglądam teraz. A, palisz się ogólnie, chcę ci powiedzieć. No, też. Spoko, ale to nic, ty. To ci nie rusza, jesteś nieczuły na ból. No. Fuck, nie ma się gdzie zabić. Co tu się dzieje? To może cię tepniemy po prostu, żebyś ten... Widzę was. Widzisz? Aha. A my ciebie nie, ale spoko. Ja widziałem wasze nicki. Wow, jak mi klatki spadają, chyba mi się miejsce na dysku kończy. No to tym bardziej trzeba zakończyć teraz ten pierwszy odcinek, taki bardzo, bardzo chory. O, dobra, mam się gdzie zabić. Tak? To się śmiało. Już pływam. Nie żałuj sobie. Dobra. Fuck. W ogóle? Już się ciągle palą i nic się z nimi nie dzieje. O, wyszło, siema. No siema. Na nas są ustawione, więc możesz sobie wejść. No co ty tu robisz, mały gnoju? Okej. Okay. No, to w takim razie skończymy dalej. Tak, skończymy tam, gdzie go zaczęliśmy. No tak. I tam będziemy pewnie kończyć co kolejny. Tak. Jutro drugie podejście. Tak, kolejne podejście w następnym odcinku. No mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Także no. Do usłyszenia na razie i cześć. No heja. Cześć.